Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Praca u mojego drobiu. A dzisiaj pokażę Wam, gdzie przeniosłem moje kilkutygodniowe kurczęta. Co tutaj? Kogutki gnioski, kokoszki gnioski, ale także gołoszyjki czubate, czubato brodate. Więc przeniosłem ich do takiej zagrody, gdzie wcześniej siedziały kaczęta z kaczką. Tutaj mają kwokę tak zwaną. Mają tam w kącie drabinkę. Tutaj mają korytko takie do jedzenia. Tutaj miskę, tam drugą miskę, tutaj na wodę. Bardzo fajnie już tutaj się, można powiedzieć, rozgościły. Nie, mają już ciasno. Mają bardzo duże miejsce, mogą sobie biegać, chodzić. Ciepło mają. Nie wiem dokładnie ile mają tygodni, ale coś już koło 10, bo są z lutego. To jest gołoszyjka, bardzo piękna. Bardzo wielki czubek ma. No bardzo ładne są te kurczaki. Jak pamiętacie, z wniosek są kogutki. Jarzębato czerwone, jarzębato białe, jarzębato żółte, jarzębate. A z gołoszyjek to czarne jest jarzębata, czerwone, zieloną, czerwona z zielonymi nogami i niebieska. Mają tutaj bardzo dużo miejsca, fajne są kurczaki z nich. Powinny znosić jajka koniec lipca, początek sierpnia. Tak tutaj prezentuje się ich zagroda. Mają tutaj, już mówię któryś raz, dużo miejsca. Kołoszyjka czubata, bardzo duży czubek ma. Co więcej, nic nie można mówić o nich, ale o zagrodzie też nic nie powiem, bo nie wiem jakie mają wymiary, jakie ma wymiary ta zagroda. Ale jak na 50 kurczan, to jest dobra zagroda, bo jak wiecie, ta klatka na dworze jest zajęta kaczkami i tutaj ich przełożyłem. Wygrzewają się pod lampą, kwoką. Niektóre kurki, gnioski mają duże grzybyki, większe niż takie malutkie. I to szyjka jest. I tak tutaj mają bardzo fajnie. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.